Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Dzień dobry, witam Państwa. Mamy pytanie od widza. Grzechu Kowalczyk pyta, że zieleń w mieście to ważna rzecz. Dlaczego wcześniej, w poprzednich latach nikt o nią nie dbał? No cóż, no jak mi odpowiadać na to pytanie? Nie chcę być nieelegancka, no ale widocznie mężczyźni może mniejszą wagę do tego przywiązują. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji byłam radną opozycji. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, wielokrotnie składaliśmy interpelacje w tej sprawie. Nie tylko ja, ale także moi koledzy. Te interpelacje zostawały bez echa. Tymczasem okazuje się, że przy niewiele większych środkach, ale może przy lepszej organizacji, przy większej dbałości o pilnowanie wykonania umów ze strony naszych wykonawców można osiągnąć takie efekty, jakie my dzisiaj. Nie chcę wracać do przeszłości, patrzymy do przodu. Mamy kolejne pytanie od widza. Dziś miało miejsce posiedzenie walne w Invest Park Development. Tak. Jak Pani ocenia zmiany? No, mówiąc krótko, mamy dobrą zmianę. Czyli pożegnaliśmy się z ustępującym zarządem, z panem prezesem Dydyną. Powitaliśmy nowego prezesa, pana Łukasza Kwadransa, który otrzymał wystarczającą ilość głosów członków Rady Nadzorczej, aby objąć funkcję prezesa. Nie chcę dziś wyrokować. Mam nadzieję, że ten nowy dwuosobowy zarząd, bo jest jeszcze pani wiceprezes, będzie na tyle sprawny, na tyle kompetentny, aby to, co zrobił zarząd poprzedni, a wywindował spółkę na bardzo wysoki poziom, osiągał bardzo dobre efekty finansowe, dla nas ważne, wynajęte wszystkie powierzchnie w hali, która należy do IPD, a która znajduje się na terenie Świdnicy. No i liczę na to, że ten nowy zarząd da radę i tego wyniku nie pogorszy. Mamy kolejne pytanie od widza. Czy jest szansa na powstanie KFC w Świdnicy? Ja powiem tak. Wstyd się może przyznać, ale jeśli już przyznajemy się do miłości do fast foodów, to KFC jest tym moim ulubionym i czasem lubię tam zajrzeć. To nie od nas zależy. KFC kiedyś dokonywało analizy rynku i Świdnica nie wchodziła wtedy jakby w zakres zainteresowań tej firmy, ale może warto im przypomnieć o sobie i myślę, że to zrobimy. Może dziś potencjał Świdnicy ocenią inaczej i zdecydują się na inwestycje tutaj. Jeśli będzie taka wola, na pewno wesprzemy ich w procesie inwestycyjnym, w całej tej drodze proceduralnej, bo myślę, że wielu Świdniczan z takiego przedsięwzięcia by się jednak cieszyło. Ja też. Jest kolejne pytanie od widza. Anna Mglej pyta, czy kolejne mistrzostwa Polski w kolarstwie sportowym, przepraszam, również odbędą się za rok w Świdnicy? Jesteśmy umówieni z firmą Langteam mniej więcej za tydzień, żeby podsumować to, co się zdarzyło. Ja mam nadzieję, że tak, dlatego że wrażenia wszystkich były bardzo dobre. Czyli naszego partnera, głównego organizatora firmy Langteam, ale także kolarzy, także działacze Polskiego Związku Kolarskiego, przedstawiciele mediów też chwalili sobie malowniczość trasy. Dużo dobrych słów usłyszałam pod adresem naszych urzędników, którzy bardzo ściśle współpracowali przy organizacji logistyki, przy organizacji promocji. Myślę, że bardzo prestiżowa impreza, bardzo dobrze odebrana przez publiczność, z jednym nieco pechowym incydentem, ja powiem żartobliwie. W sobotę o godzinie 15 nastąpił start wyścigu kobiet. No i niestety był to też początek meczu Polska-Szwajcaria. Mało widzów na tym starcie. No wszyscy woleli siedzieć przed telewizorami. No ale któż mógł przewidzieć? Jedno i drugie skończyło się dobrze, czyli mamy wyłonione trzy znakomite mistrzynie, które jednocześnie będą reprezentantkami Polski na Olimpiadzie w Brazylii. No i wygrany mecz. Także to było jedno nieprzewidziane zdarzenie w czasie całych mistrzostw. Reszta wypadła znakomicie. Dobra trasa, taka rzeczywiście sprawdzająca umiejętności kolarzy. Współpraca naprawdę świetna z firmą Langteam. Siadamy do rozmów w perspektywie być może, jeśli taki układ trasy pozwoli, któryś z etapów Tour de Pologne też uda się zorganizować w naszym mieście.
Mamy kolejne pytanie. Krzysztof Fumik pyta, czy są plany rozbudowy skateparków w Świdnicy? Z ubolewaniem stwierdzam, że bardzo, bardzo liczyłam na młodzież, że zgłosi taki projekt do budżetu obywatelskiego, że na ten projekt zagłosuje, bo owszem, projekt był, ale aktywność młodych ludzi niestety była dla nas smutnym zaskoczeniem. Mimo tego, że można było głosować we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mało młodych ludzi, ja przypomnę, 16 lat wystarczyło mieć skończonych, żeby zagłosować. Mało młodych ludzi ten swój głos oddało. Będzie kolejna edycja. Bardzo gorąco zachęcam. Tym bardziej, że rozbudowa skateparku to nie tylko pomysł w budżecie obywatelskim, ale to także fragment takiej ogólnej, przygotowanej przez nas koncepcji zagospodarowania całego terenu wokół zalewu. Także młodzi ludzie, liczę na Was bardzo. Zmobilizujcie się, głosujcie. Będziemy mieli w przyszłym budżecie na to środki. Tylko proszę Was o aktywność. Pójdźcie do tych urn, głosujcie, a ja z przyjemnością ten skatepark rozbuduję. Kolejne pytanie. Czy w Świdnicy powstanie akwapark? Akwapark na pewno nie. Mówię to wprost. Akwaparki to rzecz, która kilka lat temu była modna, była nośna, były na to unijne pieniądze. Dziś nie znam miasta w Polsce, które byłoby w stanie utrzymać akwapark. Mówię o kosztach bieżących, nie mówię o kosztach kredytu. Ja nie używam słowa akwapark. Mówmy o krytym basenie z dodatkowymi funkcjami, a te dodatkowe funkcje to przede wszystkim basen dla dzieci do nauki pływania i takie dodatkowe, sympatyczne rzeczy jak jacuzzi, jak sauna. To leży w możliwościach Świdnicy, lecz nie w tej chwili. Myślę o perspektywie 3 lat. Moglibyśmy do takiego projektu powrócić. Będziemy też na pewno chcieli pomyśleć o modernizacji basenu przy ulicy Równej. To jest dobra niecka, dobre instalacje. Żal by było ten obiekt tak po prostu porzucić. Wiadomo, że kwestia samych zapleczy sanitarnych budzi dzisiaj dużo kontrowersji, ale z dobrych informacji pan dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymał od nas dodatkowe środki właśnie na modernizację tej części. Ile się nam uda, tyle zrobimy. Natomiast ten kryty basen z dodatkowymi funkcjami jest także wśród moich marzeń, bo też chciałabym na taki obiekt pochodzić z przyjemnością. Oglądaliśmy tego typu obiekty w miastach średniej wielkości. One kosztują 30 kilka milionów, nie 100, tak jak ten nasz planowany, niezrealizowany na szczęście, bo wypompowałby środki na wszelkie inwestycje i przydusiłby nas kosztami eksploatacji. Ale taki kryty basen wartości 35, powiedzmy, milionów złotych, to jest w zasięgu Świdnicy i myślę, że do tego projektu powrócimy. Kolejne pytanie. Anna Obstawska pisze, ma Pani dużo pozytywnej energii. Skąd Pani ją bierze? Widać, że Pani dużo pracuje. Ja energię biorę od ludzi. To tak działa. Jeżeli się ma w sobie dobrą energię, przekazuje się innym, to ona wraca. Ja bardzo często spotykam się z wyrazami takiej życzliwości, wsparcia ze strony mieszkańców. Czy to przez Facebooka. Jestem tam bardzo aktywna, choć nie spędzam tam wiele czasu. Jestem krótka, ale bardzo aktywnie. Wiele ciepłych słów. Interwencje również załatwiamy przez Facebooka. Czasem tak prościej niż umawiać się do mnie, ale miło mi jest, że podczas uroczystości miejskich, podczas, no nie wiem, wizyty w sklepie też spotykam się z takimi ciepłymi wyrazami. Bardzo staram się słuchać ludzi. Bo nie sztuką jest zarządzać miastem przez własne wizje. To nie jest dobry sposób na zarządzanie miastem. Tę wizję trzeba cały czas współtworzyć z mieszkańcami, słuchać ich uważnie i korygować swoje własne plany. Bo mi się może coś wydawać. Ludzie to skorygują, podpowiedzą, a jeśli widzą, że ich podpowiedzi są realizowane, no to daje to takiego, mówię, nakręcamy się pozytywnie wzajemnie. Także ja dostaję bardzo dużo takiej właśnie dobrej, ciepłej energii. No i to pozwala mi dalej pracować. Ciężko, ale z wielką satysfakcją. Lubię po prostu swoją pracę.
Kolejne pytanie. Kiedy skończy się remont na ulicy Komunardów? Na ulicy Komunardów nie podam precyzyjnego terminu, ale to jest kwestia dni. To już nie kwestia tygodni. Ja staram się tamtędy przejechać przynajmniej raz na dwa dni, żeby zobaczyć, jaki jest postęp. Skończyliśmy wykopki, jesteśmy na etapie nawierzchni. Precyzyjnie nie chcę mówić, ale myślę, że to jest kilkanaście dni najwyżej. Kolejne pytanie od Patrycji Barańskiej. Kiedy powstaną oczekiwane mieszkania? Mieszkania będziemy budować w przyszłym roku. To będzie ten budynek socjalny na 20 kilka mieszkań, ale już się przygotowujemy do kolejnych przedsięwzięć. Natomiast od września poprzez październik, listopad będziemy też oddawać do użytku mieszkania po remontach modernizacyjnych. Tu znów takie słowo wyjaśnienia. Jeżeli decydujemy się na remont odtworzeniowy, czyli zwykły remont sieci plus malowanie, to robimy to dość szybko, bo nie potrzebujemy do tego szczegółowej dokumentacji. Wtedy, kiedy decydujemy się na modernizację, czyli coś, o czym ja zawsze głośno mówiłam i co dziś mam okazję realizować, robimy w mieszkaniu łazienkę, robimy w mieszkaniu toaletę, bo mamy XXI wiek i uważam, że tak każde mieszkanie w Świdnicy powinno wyglądać. Wówczas musimy wykonać projekt, wystąpić o pozwolenie na budowę. To wydłuża proces o kilka miesięcy, ale jesienią, w październiku, listopadzie takie właśnie mieszkania będą już oddawane do użytku i będziemy je przydzielać osobom oczekującym dziś na liście przydziałów mieszkań komunalnych i socjalnych. Kolejne pytanie od Anny Mglej. Dlaczego brzeg Bystrzycy nie jest zagospodarowany? Przecież jest to świetne miejsce na wypoczynek i rekreację. No świetne, tylko to znów pieniądze. I my zawsze mamy ten dylemat, co jest ważniejsze. Optymistyczne jest to, że jesteśmy już w jakimś porozumieniu właśnie z RZGW, więc kwestia sprzątania, udrażniania koryta wygląda trochę lepiej niż dwa lata temu. Natomiast ja się zgadzam, że miejsce świetne, żeby tam stworzyć trasę rowerową, żeby tam stworzyć trasę spacerową. I jeśli będzie szansa na zdobycie znów środków zewnętrznych na taki cel, z jakimś oczywiście udziałem miasta, bo zawsze ten wkład miasta musi być, to do tego pomysłu wrócimy. Natomiast przyjęliśmy sobie w tej chwili, że priorytetem są dla nas ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe właściwie, bo to też taki postulat wielu mieszkańców. Będziemy łączyć istniejące ścieżki w jedną sieć, żeby to rzeczywiście były kilkunastokilometrowe trasy, a nie kilkukilometrowe jak w tej chwili. I zabiegamy o dwie takie inwestycje. Właśnie dziś z mojego biurka zeszło pismo z Ministerstwa Infrastruktury. Bardzo się cieszę, bo tam napisano wyraźnie, że w Świdnicy będzie realizowany taki ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej 35, czyli remont obok remontu, ale w efekcie będzie i dobra jezdnia, i dobre warunki dla rowerzystów. No i próbujemy przekonać dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, aby taką też ścieżkę zupełnie niezależną jako infrastruktura wybudować wzdłuż drogi wojewódzkiej 379 w stronę Modliszowa. To bardzo duży wydatek, na pewno w tym roku nie, ale liczę na to, że w roku 2017 w ogóle tę drogę Dolnośląska Służba Dróg zacznie remontować, uwzględniając także nasze postulaty o ścieżkę rowerową. Bystrzycą na pewno też chcielibyśmy się zająć, ale tak jak mówię, jedynym dla nas ograniczeniem są środki finansowe. Musimy pamiętać o każdej sferze życia. Na razie staramy się wokół tej Bystrzycy sprzątać, żeby przynajmniej było estetycznie i nie tak paskudnie jak wcześniej. Kolejne pytanie. Czy to dzięki Pani w końcu skoszono trawę i chaszcze wzdłuż rzeki na ulicy Nadbrzeżnej? No właśnie tak. To jest efekt tego porozumienia. Może nie dzięki mnie, bo akurat rozmowy w tej sprawie trudne i wielomiesięczne prowadził pan prezydent, mój zastępca, pan prezydent Marek Suwalski. No jak widać, z sukcesem, bo coś tam się wreszcie pozytywnego zadziało. Mamy jeszcze jedno ciekawe pytanie. Tak. Czy jest szansa na zrobienie w Świdnicy festiwalu związanego z piwem, z którego niegdyś Świdnica słynęła?
Kilka miesięcy temu pojawił się u mnie przedstawiciel firmy, który taką propozycję złożył. Przyjęłam go z bardzo pozytywnym nastawieniem. Czekam na konkretne propozycje. Jeśli się pojawią, z chęcią taki pomysł wesprzemy. Jeśli nie ta firma, to może któraś ze świdnickich firm na coś takiego się zdecyduje. Tu musimy mieć partnera. Każde tego typu przedsięwzięcie musi mieć z drugiej strony podmiot, który będzie się chciał tym zająć. Miasto może to tylko wesprzeć organizacyjnie, logistycznie, marketingowo, natomiast musi być chętny po tej drugiej stronie. Ale pomysł dobry, bo rzeczywiście do dziś hasło Piwnica Świdnicka, wiadomo z czym się kojarzy. Jak najbardziej jestem na tak. Dziękuję serdecznie Państwu też za ten bardzo aktywny udział. Dziękuję.